Hej kochani, dzisiaj chciałam przeczytać wam opowiadanie o Ruti i jej kąsiewka Rory Rankin. Więc zaczynajmy. Dla wszystkich cudownych nauczycieli, którzy pomagają naszym dzieciom poradzić sobie z ich wcale nie tak drobniutkimi problemami. Ruti kochała malutkie rzeczy. Im były bardziej miniaturowe, tym bardziej jej się podobały. Jej zabawki były najmniejszymi, jakie można sobie wyobrazić. Miała malusienkie dinozaury, tycie pociągi, kucyki, nie większe niż malutki paluszek. I pluszowe misie, które ledwo można było dostrzec. Ruti lubiła też znajdować malutkie skarby. Na plaży szukała najdrobniejszych muszelek. Kwiatki, które zbierała, były nie większe niż skrzydełka wróżki. Miała nawet jajeczko kolibra. Ciekawe jak Ruti jechała, nosiła w swojej kieszeni jakieś tycie przedmioty. Pewnego dnia, podczas przerwy szkolnej, gdy przestała już skakać na skakance i huśtać się na huśtawce, zaczęła robić obroty na drążku. Gdy wylądowała na ziemi, zobaczyła nagle coś w trawie. Było to malutkie pudełeczko z niewielką szybką i jeszcze mniejszym guziczkiem na górze. Nie mogła uwierzyć w swoje szczęście, gdyż znalazła tyci aparat fotograficzny. Ruti spojrzała przez malutką szybkę, następnie odcisnęła guziczek na górze i zrobiła zdjęcie. Klik, zupełnie jak w prawdziwym aparacie fotograficznym. Była to absolutnie najładniejsza rzecz, jaką Ruti kiedykolwiek znalazła i należała teraz do niej. Klik, klik, próbuj, jak działa aparat w każdy możliwy sposób. Chmurki, proszę, uśmiech, klik. Malutki robaczku, uśmiechnij się, klik. Martin, uśmiech, proszę, klik. Ale Martin nie uśmiechnął się, powiedział natomiast. Hej, to jest mój aparat fotograficzny. Ruti była przerażona. Nie, on nie jest twój, jest mój, oddaj go. Powiedział Martin, należy do mnie, nie jest twój, jest, nie jest, wykrzyknęła Ruti i potem pobiegła do klasy. Co się dzieje? Spytała pani Olsen. Ruti zabrała mój aparat fotograficzny, płakał Martin. Dostałem go na urodziny i zgubiłem na placu zabaw. Ale Ruti pragnęła tego tyciego aparatu ponad wszystko. Jest mój, krzyknęła. Dostałam go na moje urodziny. Nie było w tym oczywiście nawet uciupinki prawdy. Pani Olsen spojrzała najpierw na Martina, a następnie na Ruti. To jest problem, powiedziała. Aparat nie może należeć do obojga z was. Zamknę go teraz w bezpiecznym biurku. Jutro o tym ponownie porozmawiałem. Ruti czuła ból brzucha przez resztę dnia. Nie pamiętała, ile jest 2 plus 2. Gdy pani Olsen czytała opowiadanie, Ruti nie słyszała ani słowa. Droga do domu ciągnęła się nieskończoność. Witaj, Ruti, powiedziała mama. Jak było w szkole? W porządku, wymamrotała Ruti. Na obiad był makaron z serem. Ulubiona potrawa Ruti. Ale ona nie mogła przełknąć nawet kęsa. Czy coś ci dolega? Pytał tata. Nie, nie jestem głodna, odpowiedziała. Czy nadszedł czas, aby położyć się do łóżka? Ruti była bliska płaczu. O co chodzi? Spytała mama. Wtedy Ruti opowiedziała mamie i tacie całą historię. Jak myślisz, co było złego w tym wydarzeniu? Spytał tata. Powiedziałam, że to mój aparat, płakała Ruti. Choć to nie jest prawda. Wszystko będzie dobrze, powiedział tata. Popełniłaś błąd, ale jutro możesz go naprawić. Myślę, że pani Olsen i Martin zrozumieją. Następnego dnia Ruti prawie wcale nie miała apetytu. Może pani Olsen nie zrozumie, a i Ruti będzie musiała siedzieć w kącie. Może Martin nigdy już się do niej nie odezwie?
A co będzie, jeśli nikt już nigdy nic do niej nie powie, nawet najmniejszego słowa? Dzwonek szkolny miał zadzwonić lada moment. Ruti wziął głęboki oddech i zaczął zbliżać się do nauczycielki. Wydawało się jej, że biurko pani Olsen jest bardzo daleko. Dzień dobry, Ruti, powiedziała pani Olsen. Muszę pani coś powiedzieć, szeptała Ruti. Aparat fotograficzny nie jest mój. Nie dostałam go na urodziny. Znalazłam go na placu zabaw. Pani Olsen nie odesłała jej do kąta. Nie wyglądała nawet na zagniewaną. Zamiast tego przytuliła Ruti, pocałowała ją w czubek głowy. Dziękuję za to, że wynalazłeś prawdę, powiedziała pani Olsen. Do tego potrzeba dużo odwagi. Przepraszam, Martin, powiedziała Ruti. W porządku, odrzekł Martin. Nagle przestał ją boleć brzuch. Wracając do swojej ławki, nawet troszeczkę podskakiwała. Na lekcji matematyki odpowiedziała prawidłowo, ile jest 3 plus 7. Po obiedzie pani Olsen czytała najzabawniejszą historię, jaką Ruti kiedykolwiek słyszała. A podczas krótkiej podróży autobusem do domu, Ruti uświadomiła sobie, że wcale nie tęskni za tyciutkim aparatem fotograficznym, nawet najdrobniejszą ociupinkę. Dziękuję.